Witam Was. Dzisiaj taki inny filmik, całkowicie w sumie niezwiązany z kanałem, ale bardzo Wam się spodobała nasza nawigacja, którą mamy w aucie. Także dzisiaj troszeczkę zrobię Wam filmik, ponieważ pytaliście mnie, co to za nawigacja. Także dzisiaj pokażę Wam, co to za nawigacja, która gada po śląsku. Dobra. Także to jest nawigacja, która jest normalnie na telefonie, którą tutaj mamy. Tutaj ona jest, Nawigacja Plus ona się nazywa, ale ty zauważyłem, że to jest podzielone na różne sieci, czy w każdej sieci jest inne. Także najpierw sobie klikniemy na to. Ona się oryginalnie nazywa Navi Expert, w sklepie Play normalnie znajdziecie, czyli tu jest wtedy na wszystkie sieci praktycznie dostępna. A tutaj jak zjedziemy na dół, o, tutaj mamy właśnie podzielone na sieci, ona jest wtedy w sieciach dostępna. Czyli tutaj mamy nawigację Plus, nawigację Orange, nawigacja T-Mobile i ona jeszcze jest nawigacja Play na samym dole, ją mamy też. To też jest dalej to samo, też tutaj działa. Dobra, zdjąłem telefon, żeby było łatwiej to nakręcić, żeby było bardziej widoczne. Dobra, czyli klikamy sobie na, gdzie to jest, nawigacja plus. Tutaj u góry mamy w menu właśnie te głosy. Ogólnie to powiem Wam jeszcze, nawigacja ta jest płatna. My tutaj chyba płacimy, ja nie chcę teraz się pomylić, chyba 10 zł, bo to różnie bywa, nie wiem w jakich innych sieciach. Chyba u nas jest 10 zł na miesiąc brane z tego. A w innych sieciach nie wiem, kiedy się opłaciłem, jak miałem oryginalnie z Navi Experta, chyba 12 zł z czymś, ale nie jestem pewny teraz, bo kiedyś miałem Navi Expert, a później dopiero wyszły te z tych sieci, ponieważ my z tej nawigacji korzystamy już z 10 lat może już chyba. Ona jest naprawdę bardzo dobra, bo powiem Wam, pomimo że się płaci tutaj coś za coś, ale ona bardzo fajnie omija różnego rodzaju korki. Jeżeli gdzieś jesteśmy w mieście, to potrafi naprawdę ominąć bardzo fajnie korki i jest naprawdę bardzo fajne to, bo oszczędzamy sobie paliwo. Czasami potrafi zrobić tak, że będzie 2-3 km więcej trasy. To się też zdarza, choć nie zawsze, ale za to mamy zaoszczędzony masę czasu, które byśmy stali w korku i pewnie też i paliwa, które byśmy tam stracili. Dlatego to jest naprawdę bardzo fajnie to zgrało się, to wszystko tutaj w tej nawigacji informuje na bieżąco, nawet podczas jazdy potrafi zmienić trasę. To też jest fajne właśnie, jeżeli gdzieś coś się stało, czy jakiś wypadek, czy coś, takie rzeczy, to jest naprawdę bardzo fajna opcja. I no mówię, no my już 10 lat nie skorzystamy, nawet ją miałem na skuterze, bo miałem taki specjalny uchwyt na skuterze, jak żeśmy skuterem jeszcze jeździli. To też jeździliśmy z tą nawigacją cały czas. Tu są różne głosy jeszcze właśnie w tym, w tej nawigacji. Nie wiem, czy mi to tu zaskoczy, bo tu może być słaby internet. No tu stoję teraz już przy domu, przy domu już jest lipa z internetem. Dobra, jesteśmy jednak w domu, bo nie zadziałało mi to tam. Głos śląski jeszcze w tej nawigacji to jest jednorazowo 2,50 i mamy go już do końca życia kupione, przynajmniej z tej samej sieci, bo jak weźmiecie z Navi Expert, a później się przesiądziecie na przykład na sieciową nawigację, to chyba go trzeba było jeszcze raz kupić, nie jestem pewny, bo ja chyba miałem na Navi Expert kupione, a później przesiadłem się na nawigację z plusa, bo chyba była tańsza i musiałem go jeszcze raz kupić, ale później już jest dożywotnio w każdym bądź razie. A to za chwilkę, mamy jeszcze inny, mam jeszcze taki, ale tego nie kupiłem nigdy, bo jest taki dziwny. Hej, nie musicie się o mnie bić. Kto chce jechać z Joanną? To są takie jakieś zwykłe, po angielsku też, ten też jest ciekawy. Omijając korki oszczędzasz czas i obrok dla wierzchowca. A my używamy zawsze tego. Ej, ludkowie, to ja, licencjonowany śląski instruktor. No czemu stoisz ty za kamuflowaną opcją niemiecką? Jademy! No i ten jest najlepszy. Nagram wam parę fajnych takich jego gadek z trasy i będziecie mieli. Wiecie już, gdzie znaleźć.
Jak dla mnie warto, bo tutaj można naprawdę masę paliwa zaoszczędzić przy tym, no i przede wszystkim czasu, bo jak się czasami wpakujemy w korek, to można stać nawet dość sporo czasu, a tu naprawdę fajnie to działa. Omijanie super. Przed radarami ostrzega, przed wypadkami, różnymi rzeczami, jak gdzieś stoją, czatują. Dobra. Także tyle jeszcze z trasy nagram i tu się będę już żegnał. Także tu zaraz po tym będziecie mieli jeszcze z trasy. Za 500 metrów obcy radarowcy. Za 200 metrów obcy radarowcy. Za 100 metrów obcy radarowcy. Obcy radarowcy. Za 200 metrów odcinek na którym mierzą średnio prędkość. O Jezu. Za 100 metrów odcinek, na którym mierzą średnio prędkość. O Jezu. Odcinek, na którym mierzą średnio prędkość. O Jezu. Ciekawe jest to, że jakoś wszyscy tutaj bardzo powoli jadą. Jakby się wszyscy prędkość trzymali. Rzadki widok. Za 1000 metrów na karuzela jademy w lewo, drugi zjazd. Jak widzicie, u góry wam się wyświetla, jak długo jeszcze za mierzą. Za 200 metrów koniec odcinka, na kiery mierzą średnio prędkość. Za 100 metrów koniec odcinka, na kiery mierzą średnio prędkość. Koniec odcinka, na kiery mierzą średnio prędkość. Za 500 metrów ostro w prawo do wej. Za 200 metrów ostro w prawo do wej. Za 100 metrów ostro w prawo do wej. Ostro w prawo do wej. Za 200 metrów jademy w lewo. Za 100 metrów jademy w lewo. Jademy w lewo. Za 200 metrów lekko w prawo do wej. Za 100 metrów lekko w prawo do wej. Lekko w prawo do wej. Za 200 metrów na karuzela durch prosto, pierwszy zjazd. Za 100 metrów na karuzela durch prosto, pierwszy zjazd. Na karuzela durch prosto, pierwszy zjazd. Potem za 200 metrów na karuzela jademy w lewo, drugi zjazd. Za 500 metrów ostro w lewo.
Za 200 metrów. Ostro w lewo. Ostro w lewo. Za 500 metrów. Wypadek. Aż mnie w sercu pikło. Za 200 metrów. Wypadek. Aż mnie w sercu pikło. Za 100 metrów. Wypadek. Aż mnie w sercu pikło. Wypadek. Aż mnie w sercu pikło. Dobra, ty czekaj, a ja przerachuję trasa. Durch prosto.